Witajcie. Japonia to wspaniały kraj o wielu cudownych tradycjach. Tutaj, jednocześnie z szalonym postępem i rozwojem nowych technologii, wyjątkowo pielęgnuje się pamięć o przodkach. Ludzie pracują bardzo dużo i być może dlatego wymyślają iście szalone formy rozrywki. Uwielbiają różne żarty, ukryte kamery, kawały, nawet jeśli są dość okrutne. Kultura naśmiewania się z innych jest tak rozwinięta, że istnieje nawet specjalny kanał telewizyjny, na którym nagrane dowcipy transmituje się na cały kraj. Z jakiegoś powodu bardzo powściągliwi na co dzień Japończycy lubią oglądać innych ludzi w niezręcznych sytuacjach. Z jednej strony cały świat to lubi, z drugiej japońskie żarty są czasami tak głupie, że aż śmieszne, a przy tym okrutne. Zobaczcie, co można komuś zrobić. Boicie się jeździć windą? Według statystyk wiele osób odczuwa lęk przed jazdą windą, mimo że korzysta z niej na co dzień. Nic dziwnego, możliwość utknięcia w zamkniętej przestrzeni lub zerwania się liny w trakcie jazdy w każdym może wzbudzić strach. A upadku z wysokości raczej nikt nie przeżyje. Ten żart, który tu pokazujemy, może wywołać lęk nawet w człowieku, który nigdy windy się nie bał. Ofiara śmiało wchodzi do windy, najczęściej przepuszcza ją ktoś inny, lecz jeszcze zanim zamkną się drzwi, otwiera się podłoga dźwigu i biedaczysko wpada prost do szybu. Całe zdarzenie oczywiście nagrywa ukryta kamera, a film wkrótce pojawi się w telewizji. Emocje nieszczęsnej ofiary można obejrzeć na spowolnionym obrazie. Na szczęście nikomu nie dzieje się krzywda. Biedaczysko ześlizguje się po dosyć stromej zjeżdżalni, wysmarowanej paskudną mazią. Po wszystkim organizatorzy mierzą, jak daleko ofierze udało się dotrzeć. Pamiętacie Sadako Yamamurę z filmu The Ring Krong? Sadako to główna antagonistka serii filmów The Ring. W amerykańskiej wersji filmu zwana Samarą Morgan. Pojawia się jako widmo w białej sukience i z długimi włosami zakrywającymi twarz. Naprawdę straszny widok. Na pewno każdy z was po obejrzeniu tego filmu bał się iść do kuchni i ze strachem rozglądał się na boki. A teraz wyobraźcie sobie, że Sadako, nieoczekiwanie, pojawia się w waszej łazience, przy czym w chwili, gdy zamykacie oczy, żeby na przykład zmyć z głowy szampon. Znacie to koszmarne uczucie, kiedy ktoś was śledzi i przygotowuje się do ataku, póki nie patrzycie? W tym kawale spełniły się obawy. Jasne, że jeśli dobrze przyjrzeć się wystającej z sufitu postaci, to stanie się oczywiste, iż to tylko ucharakteryzowana aktorka i to wcale nie taka okropna. Ale kto by się przyglądał, gdy z powały nagle zwisa najstraszniejsza postać z horroru? Poidełka to bardzo wygodne urządzenia, ekologiczne, proste i darmowe. Wielu ludzi, zwłaszcza w Japonii, korzysta z nich, żeby ugasić pragnienie podczas spaceru. I właśnie tę słabość Japończyków postanowiono wykorzystać do żartu. Na szczęście dowcipni się przynajmniej nie zamienili wody na nic paskudnego ani barwiącego. Po prostu zwiększyli w kraniku ciśnienie. Zamiast małego, kilkudziesięciocentymetrowego strumyczka, woda strzelała na 7 metrów. Nic dziwnego, że ludzie, którzy chcieli się napić, nie spodziewali się takiego strumienia. Nam najbardziej podobały się uparciuchy, które postanowiły walczyć z fontanną i ugasić pragnienie za wszelką cenę. Efekt był dość oczywisty – mokre ubranie i włosy. Mamy nadzieję, że spragnieni przynajmniej się umyli. Jeśli poprzedni żart można nazwać niegroźnym, to ten przyniósł o wiele gorsze skutki. W małej uliczce położono dość duży kawałek taśmy klejącej, coś w rodzaju pułapki na karaluchy, na tyle lepkiej, żeby na pewien czas zatrzymać człowieka. Owszem, organizatorzy ustawili znaki ostrzegawcze, ale to oczywiście nic nie pomogło. Jako pierwsze wpadły uczennice, które zgubiły buciki i skarpetki. Jednak im jakoś udało się wydostać z pułapki. Zakochana para miała o wiele mniej szczęścia, oboje szli bardzo szybko, więc po prostu runęli na ziemię. Potem w pułapkę złapała się kobieta z zakupami i biznesmen, któremu rozsypały się ważne dokumenty. Najgorzej poszło poważnemu mężczyźnie z teczką. Nieszczęśnik nie tylko się przewrócił, ale utknął w pułapce głową. Mamy nadzieję, że nie zależało mu za bardzo na włosach. Żarty z tłumu to dość niebezpieczny pomysł, gdy grupa ludzi zorientuje się, że ktoś się z niej naigrywał
może porządnie zemścić się na dowcipnisiu. Lecz gdyby zaangażować tłum tak, żeby śmiertelnie nastraszyć jednego człowieka, a potem śmiać się z jego reakcji, to całkiem co innego. Japończycy lubią takie rzeczy. Pamiętacie scenę z Króla Lwa, w której stado wystraszonych antylop pędzi wprost na głównego bohatera? Podobną historię postanowili odtworzyć organizatorzy tego kawału, tylko zamiast antylop zaangażowali kilkadziesiąt osób i kazali im biec wąską uliczką wprost na niczego niespodziewające się ofiary. Efekt przeszedł wszelkie oczekiwania i jeśli dziwi was reakcja tych biednych kobiet i mężczyzn, zastanówcie się, co sami zrobilibyście na ich miejscu. Zastyglibyście niczym słup soli, czy raczej z krzykiem skakali przez płot? Yakuza to japońska mafia, najwięksi kryminaliści kraju. Lepiej z nimi nie zadzierać. Za to można nieźle kogoś wkręcić, podszywając się pod członków tej okrutnej organizacji. Co może być śmieszniejszego niż rozmowa o pracy z przestępcą, podczas której ofiara palnie jakieś głupstwo, a spokojny do tej pory rozmówca nagle staje się agresywny i zaczyna niszczyć różne przedmioty? Aktor odgrywający rolę mafioza tak doskonale wcielił się w postać, że nic dziwnego, iż dwóch młodych chłopaków omal nie umarło ze strachu. Rzucanie tortami to klasyka gagów filmowych, a jeśli zamiast tortu użyć samej śmietany, rozstawić ukryte kamery i pokazać efekt w telewizji, to wyjdzie doskonały pomysł na japoński dowcip. Najważniejszym elementem tego żartu jest otwierany stół. Każdy zwabiony w pułapkę człowiek po prostu musi zajrzeć do środka. Obecnie, zwłaszcza w Japonii, lepiej zachowywać ciągłą czujność i powstrzymywać się od zaglądania w dziwne miejsca, ponieważ zawsze można spodziewać się katastrofy. Uczestnicy tego odcinka chyba nigdy nie oglądali w internecie filmów, na których robi się innych w balona. Niestety, nie znamy japońskiego, dlatego nie możemy przetłumaczyć myśli tej pani. Ale sprawa jest oczywista. Ofiarę zaproszono do pustego pokoju, w którym na stole leżało pudełko przypominające opakowanie tortu. Zamiast deseru jednak w środku znajduje się przycisk. A co się robi, gdy widzi się dziwny przycisk, który nie wiadomo do czego służy? Trzeba go nacisnąć. Guzik włącza olbrzymi wentylator, który wydmuchuje ofiarę żartu wprost w kałuże błota. Tak, to bardzo japoński dowcip. Znacie te obrazki, w które trzeba się długo wpatrywać, żeby zauważyć na nich niezwykłe detale, na przykład ukryte zwierzęta, figury lub cyfry? Uczestnikowi tego żartu kazano dokładnie wpatrzeć się w obrazek z wizerunkiem lwa i znaleźć na nim drugiego lwa. Nieszczęśnik bardzo się starał. Gdyby miał lupę, z pewnością by jej użył. A dalej było jak w japońskiej telewizji. Pewien człowiek w pelerynie Harry'ego Pottera przewiózł drugiego wózkiem operatorskim z doczepioną z tyłu wielką poduchą. Ten drugi przebił ścianę i popchnął ofiarę do wcipu, tak że mężczyzna znalazł się po drugiej stronie pomieszczenia, gdzie czekał już na niego prawdziwy lew. Na szczęście przywiązany, ale to nie miało większego znaczenia. Jak już wiecie, Japończycy uwielbiają oglądać, jak ich rodacy boją się, uciekają i przewracają. Chyba nie tylko Japończycy. Ale to oni wyróżniają się niezwykłą fantazją i tylko oni mogli postarać się przenieść akcję Parku Jurajskiego w rzeczywistość. Do biurowca wpuszczono człowieka w kostiumie dinozaura, tak realistycznym, że nikt nawet nie zwrócił uwagi na wystające nogi aktora tuż obok nóg starożytnego gada. Zaproszono też kilkoro statystów, którzy dość przekonująco biegali po korytarzach, jakby uciekając przed niebezpieczeństwem. I tak zrobiono wiele osób w jajo dinozaura. Ciekawe, czy można zamówić taki kostium na Amazonie. Katapultowanie śpiącego człowieka razem z łóżkiem to nie absurd w stylu kreskówek, lecz całkowicie prawdziwy żart, którego ofiarą stał się słynny japoński komik Toshiaki Kasuga. A wszystko to w ramach show. Wyobraźcie sobie, że zasypiacie w łóżku w malutkim domku u podnóża Fujiyamy, nieważne jak się tutaj znaleźliście. Nawet nie podejrzewacie, jaką przygotowano wam pobudkę. Najpierw budzi was głośny wybuch i oślepiające fajerwerki. A zaraz potem, razem z łóżkiem, zostajecie wystrzeleni z katapulty na 45 metrów w górę wprost przez daszek domku.
Taki dowcip wielu z was często urządzało w szkole kolegom lub przyjaciołom, możliwe, że wielokrotnie. Najpierw coś każe człowiekowi zamkniętemu w jakimś pokoju wstać z krzesła, na przykład dzwonek telefonu. Telefon oczywiście milknie, zanim ofiara zdąży do niego podejść. Biedaczysko wraca na miejsce. Większość ludzi nie patrzy, gdzie siada, przecież krzesło, kanapa czy ławeczka zwykle nie uciekają nam spod tylnej części ciała. I oczywiście upada. A przy okazji, nie zaciekawiło was, jakim cudem krzesło samo się przesunęło, skoro nikogo innego nie było w pokoju? To najnowsza japońska technika, zrobotyzowane krzesło, które potrafi wymanewrować waszych przyjaciół i zażyć ich z mańki, kiedy najmniej się tego spodziewają. Jeśli wam się podobało, łapki w górę, dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia.